Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, może to jest jakaś taka okazja, to wydarzenie tu przed chwilą, żeby tak rozpocząć właśnie Słowo Boże. Właśnie to jest nasza była mieszkanka, która dzisiaj przyszła pod wpływem alkoholu właśnie na tą mszę świętą, która nie skorzystała z różnej pomocy, której ten dom okazywał. Ale bracia i siostry, nie mówimy teraz o tej osobie, którą Bóg ukochał, ale mówimy o samym zjawisku. To jest może dobre zjawisko, bracia i siostry, żeby zobaczyć, jak zły duch może się posługiwać człowiekiem uzależnionym. Diabeł uwielbia człowieka, który nie myśli. Diabeł uwielbia człowieka, który oddaje się swoim żądzom, bo jest w jego ręku jak marionetka, która może robić, co złemu się podoba. Pamiętam kiedyś taką siostrę zakonną, która mi opowiedziała, że jako dziewczyna nastolatka była na takiej imprezie z dziewczynami z klasy i w pewnym momencie tam był alkohol i jedna z jej koleżanek tak się upiła, że wstała od stołu, weszła na stół i zaczęła się rozbierać. I ta właśnie siostra zakonna opowiada, że jak ona to zobaczyła, to ona sobie w sercu obiecała, że nigdy w życiu, absolutnie nigdy, nie dopuści do sytuacji, żeby stracić rozum. Żeby tak oddać się właśnie czy alkoholowi, czy narkotykom, żeby ktoś mógł z nią zrobić, czego ona nie będzie świadoma. Ona miała w sobie takie poczucie wolności i poczucie chęci właśnie rozumowego myślenia o wszystkim, że ona sobie tak postanowiła. I bracia i siostry, to jest takie zjawisko, powiedzmy, które dzisiaj jakoś zaburzyło nasze zgromadzenie. Ale pomyślcie sobie o tych opętanych przez narkotyki, o tych opętanych przez hazard, którzy wszystko oddają, żeby tylko wygrać i niszczą rodzinę, niszczą dzieci, tracą milionowe nawet majątki w kasynach. Jakże nie pomyśleć o tych, którzy są opętani żądzą seksualną, gdzie można naprawdę niszczyć i siebie, i innych wokoło. Warto, bracia i siostry, właśnie panować nad sobą. Rzadko o tym mówimy, ale człowiek dojrzały, człowiek, który nabywa cnoty w swoim życiu, chce panować nad sobą, bo Bóg dał mu ten dar największy, naturalny, jakim jest właśnie rozum. Panować nad swoimi emocjami,
panować nad swoimi uczuciami, szukając prawdy, nie działać tylko pod wpływem chwili, ale działać właśnie według rozumu, według intelektu, umysłu, który chce zrozumieć sytuację i orzec, co jest dobre, a co złe. Bracia i siostry, ale idźmy w Słowo Boże. W tym Słowie Bożym dzisiejszym Pan Bóg daje nam to niezwykłe objawienie, które dobrze znamy z katechezy, znamy ze Starego Testamentu, jak to Bóg objawia się Mojżeszowi. W łagiewnikach, pamiętacie, w łagiewnikach w sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest nawet taki krzew tam przy tabernakulum, który, zresztą w wielu kościołach takie, że jest taki krzew, który jest znakiem tego Boga objawiającego się Mojżeszowi. Mojżesz, który uciekł przed tym, co mu groziło w Egipcie, pasł owce swojego teścia i nagle w pewnym momencie okazuje się, że widzi ten krzew, który płonie, a się nie spala. Bardzo dziwne zjawisko, niezwykłe zjawisko. I kiedy podchodzi bliżej, słyszy ten głos: Mojżeszu, zdejmij sandały, bo jesteś w miejscu świętym. I bracia, siostry, w Starym Testamencie jest to moment jeden z najważniejszych, najmocniejszych. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym momencie Bóg po raz pierwszy ujawnia swoje imię. Imię bardzo niezwykłe. Jahwe. My tak dodajemy te właśnie samogłoski, ale wiem, pamiętamy J-H-W-E-H. Jahwe. Jestem, który jestem. Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg już przemawiał do Abrahama. Bóg już rozmawiał z Noem. Ale w sposób wyjątkowy rozmawia z Mojżeszem, bo ten Mojżesz ma wyprowadzić, jak mówi Bóg sam, jego lud ukochany, dzieci Jakuba, dzieci Izraela, ma wyprowadzić ziemi egipskiej z domu niewoli, aby ich uwolnić. Bóg się objawił Mojżeszowi, temu, który, jak później wiemy, otworzył morze dla Żydów i ich uratował, prowadził ich przez pustynię. Wielkie objawienie Boga, jedynego w Starym Testamencie. Albowiem, bracia i siostry, my nie postępujemy za jakimiś bajkami, my nie idziemy przecież za jakimiś rzeczami wymyślonymi, ale my idziemy za rzeczami objawionymi. Pan się sam objawił. To jest właśnie niezwykłe. To nie, że człowiek sobie coś wymyślił, jak buddyści sobie coś wymyślili, ale Pan sam się objawił, Pan przyszedł do człowieka, Pan przyszedł do Abrahama, Pan przyszedł do Noego, Pan przyszedł do Mojżesza, przyszedł do królów, przychodził w różny sposób i się objawiał. Oni szli za Bogiem objawionym. Pan miał tą inicjatywę, że się ludziom objawił oficjalnie, uroczyście, objawił się obiektywnie. Objawiał się całemu ludowi. Na oczach ludu całego robił znaki i cuda. Ale bracia i siostry, temu właśnie Mojżeszowi, kiedy już umierał, Pan powiedział, że przyjdzie prorok podobny do ciebie, który doprowadzi lud do całej prawdy. I rzeczywiście ten Izrael czekał na objawienie się tego wyjątkowego kogoś, kto doprowadzi lud do całej prawdy. Czyli jeszcze raz, objawienie najważniejsze tutaj, różne objawienia w Starym Testamencie, objawienie Abrahamowi, Boga żywego, który powiedział, że będę cię prowadził, i Bóg mówi, że objawi się wam ten wyjątkowy i jedyny, ten Emmanuel, tak go Izajasz przecież nazywał, prorocy o nim mówili. I kiedy przychodzi pełnia czasów, objawił się Syn Boży, narodził się z Maryi, dziewicy, był w ukryciu w Nazarecie i na oczach ludzkich objawił się światu i poszedł, i uzdrawiał, i leczył, i to swoje objawienie ukazywał przez znaki, cuda, przez wskrzeszenie. I kiedy przyszedł ten czas dla nas najszczęśliwszy,
Pan oddał swoje życie dobrowolnie, aby objawić Ojca, Ducha Świętego, aby objawić miłość nieskończoną na krzyżu. I na oczach ponad 500 uczniów wstąpił do nieba po zmartwychwstaniu. Objawiał się, żyjąc właśnie prawdziwie swoim uczniom i wstąpił do nieba. I bracia, siostry, my mówimy, to jest objawienie. To jest objawienie, któremu my jako ludzie powinniśmy oddać cześć, skłonić swoją głowę, bo to Bóg się objawił. Dlaczego tak o tym mówię, bracia i siostry? Dlatego, że dzisiaj Pan chce w tą trzecią niedzielę, niedzielę Wielkiego Postu, chce utwierdzić naszą wiarę. Intelektualnie, bracia i siostry, nie ma nic w tym świecie tak bardzo inteligentnego we wszelkich sprawach religijnych, jak to, co mówi chrześcijaństwo. I trzeba, żebyście nie tylko uczuciem, sercem przylegali do Boga, ale także intelektem, żebyście się przekonali jakoś, że w buddyzmie jest pustka, że nie ma żadnego spotkania z Bogiem żywym, że Izrael wciąż czeka na Mesjasza, a Islam jest czymś bardzo naturalnym, czymś, czego właśnie coś, co nie dotyka tak bardzo człowieka, tak bardzo odpowiada na pragnienia serca człowieka. Że jednak w tym chrześcijaństwie dostrzegamy najwyższy szacunek człowieka. Że Pan najbardziej dotyka serca człowieka i odpowiada na wszystko, co jest ukryte w jego sercu. Temu Bogu objawiającemu się należy się właśnie zgięcie głowy, posłuszeństwo i my przyjmujemy tę naukę Boga. My jej nie możemy zmienić, bo to Bóg objawił. My przyjmujemy, my staramy się ją zrozumieć, ale my z nią nie dyskutujemy. My przyjmujemy po prostu od Pana to objawienie. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, żeby być też pewnym w wierze, że ja postępuję za światłem prawdziwym, za światłem realnym, obiektywnym, za światłem największym. Nie ma większego światła w tym świecie od światła objawiającego się Jezusa Chrystusa. To jest właśnie objawienie nauki Bożej, która przyszła, została nam dana z nieba. Dlatego jak ktoś na przykład mówi, to często o tym mówię, że a kto to wie, co to będzie później? No Pan nam to objawił. Jezus nam to powiedział. My wierzymy słowom Jezusa, bo On się objawił. To nie są wierzenia ludzkie. To nie są wierzenia, jak inni mają jakieś wierzenia. Pan sam wziął tę inicjatywę i się objawił ludziom, byśmy znali drogę prawdziwą, drogę prostą, jaką mamy podążać do nieba. To jest bardzo ważne, bo człowiek, jak w starożytnej Grecji myślał, wymyślał, też znajdywał wiele prawd, oczywiście, ale nie znalazł tej drogi pewnej do zbawienia. Bóg się po to objawił człowiekowi, by każdy człowiek znał drogę pewną do nieba. I to jest właśnie bardzo niezwykłe. Ale bracia i siostry, to nie wszystko. My, przyjąwszy to Boże objawienie, możemy także doświadczać trochę innego objawienia, takiego osobistego. Objawienia, gdzie Bóg prowadzi nas osobiście, gdzie doświadczamy mocy Boga w swoim życiu, kiedy Pan przychodzi nam z pomocą w różnych utrapieniach. I taki przykład z wczoraj, bracia i siostry, bardzo niezwykły. Tutaj w tej kaplicy o godzinie 24:20 tutaj pojawiła się osoba, którą prowadzimy już od pewnego czasu, osoba nękana bardzo przez złego ducha. Ta osoba tutaj wrzeszczała w tej kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, ale specjalnie ściągnęliśmy ją tutaj, do tej kaplicy, by była przed tym Jezusem, wiedząc, że Pan musi wyrzucić tego złego ducha, któremu na imię było Baal, ten wielki zły duch, który był czczony w Starym Testamencie przez fałszywe bóstwa. I na naszych oczach po 15-20 minutach po prostu
wyszedł z tej osoby i Pan objawił swoją chwałę w tej kaplicy właśnie dzisiaj w nocy. My takie mamy objawienia swoje też. Kiedy prosimy Boga o łaskę i Bóg przychodzi z łaską, kiedy podnosi nas z trudów, kiedy przeprowadza nas przez ciemną dolinę, my też mamy swoje małe objawienia. One są inne od tego wielkiego Bożego objawienia. A to są objawienia takie nasze, takie światła Boże, które umacniają nas w wierze, które właśnie są doświadczeniem Boga żywego, że mamy jakiś trud i nagle ktoś przynosi nam światło od Boga, dostajemy jakieś słowo Boże i wiemy, że to właśnie dla mnie, wiemy, że to właśnie w tej sytuacji, w takiej sprawie, to jest bardzo niezwykłe. W ten piątek mieliśmy taką historię, tak skończę, taką trudną, gdzie ktoś tam właśnie w swoim szale oskarżył mnie o właśnie jakieś złe rzeczy i taki utrudzony w piątek po całym dniu, zresztą to już nie pierwszy raz, już jestem może przyzwyczajony do tego trochę, ale utrudzony tym całym doświadczeniem, przyszedłem do ołtarza, jeszcze nie znałem właśnie Słowa Bożego i czytamy Słowo Boże, a tam było napisane, że bracia rodzeni Józefa sprzedali Józefa do Egiptu. Ten Józef zapowiadał Chrystusa oczywiście, ale bracia i siostry, pamiętacie, że Jezus w swojej tajemnicy odrzucenia, zdradzenia łączy się z każdym człowiekiem. I ta Eucharystia piątkowa wieczorna i to Słowo Boże, które wtedy otrzymałem, ono stało się moją siłą na ten cały dzień, który właśnie przeżywałem, bardzo ciężki i trudny. I to jest moje piątkowe, prywatne objawienie, które umocniło moją wiarę i moją drogę, która prowadzi do nieba. Bracia i siostry, doświadczajcie Pana w codziennym życiu. On was nie zostawił i chce was prowadzić i chce do was przemawiać w ukryciu, na modlitwie, we wszystkich wydarzeniach waszego życia, prowadząc was drogą prostą do nieba, jak powiedział swojemu świętemu Kościołowi. Amen.